Halo.otwock.pl, Mateusz Pieczyk, witam Państwa. Jesteśmy w Józefowie. Trwają konsultacje społeczne do projektu ustawy metropolitalnej. I w trakcie konsultacji spotkaliśmy pana wiceburmistrza, pana Marka Banaszka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, jakie jest pana zdanie na temat tego projektu ustawy? No, sam projekt ustawy nie wzbudza mojego zachwytu, natomiast jeszcze mniej podoba mi się sposób i tryb wprowadzenia tej ustawy. Także no, rozumiem tych mieszkańców, którzy poprosili władze miasta Józefowa o przeprowadzenie referendum. Właśnie wracam z sesji nadzwyczajnej, na której powołana została komisja spośród Rady do zbadania wniosków, które dzisiaj też otrzymałem od grupy mieszkańców z prośbą o przeprowadzenie referendum. Miasto będzie procedowało nad tym, żeby przygotować referendum. No właśnie, bo powiedzmy naszym widzom, że faktycznie to oddolna inicjatywa mieszkańców, którzy zechcieli referendum w tej właśnie konkretnej sprawie, w sprawie tego projektu ustawy, czy w ogóle w sprawie czego? Przyłączenia do metropolii warszawskiej, tak? Tak, to właściwie no, to jest to pytanie, czy pytanie referendalne, jak pamiętam, to czy chcesz, żeby nowa jednostka terytorialna, metropolia warszawska, miasto stołeczne objęła również miasto Józefów. I takie pytanie mieszkańcy przygotowali i myślę, że w tym pytaniu no, mieści się właściwie istota zagadnienia i warto na to pytanie dać szansę mieszkańcom odpowiedzieć. Rozumiem, bo tutaj pan wspomniał, że bardziej pana niepokoi sam proces, tak? Procedowanie nad tą ustawą niż sama idea metropolii warszawskiej, tak? No tak, że oczywiście sam temat jest wart uwagi, pochylenia się, analiz i na pewno praca. Nie nowy temat i ta kwestia jest rozwiązywania na wiele, wiele różnych sposobów i myślę, że zresztą w Polsce również no, warto tutaj przytoczyć nową ustawę metropolitalną na Śląsku, która jest, uważam, bardzo dobrym kierunkiem i tutaj są pokazane rozwiązania, które myślę byłyby satysfakcjonujące również dla aglomeracji warszawskiej i pewnie warto pójść w tą stronę. Dlatego natomiast w Warszawie no jakoś jest to procedowanie takie no, zaskakujące dosyć, bardzo, bardzo szybkie i takie, gdzie nie zdołaliśmy nawet właściwie zadać wielu pytań, a na pewno ja tym bardziej uzyskać jakieś odpowiedzi sensownych na wiele problemów, które ta ustawa właściwie otwiera dopiero. Tak? Niczego tutaj nie załatwia, tylko rodzi nowe pytania i podejrzewam, że i nowe problemy. A jak się pan zapatruje na tą ideę konsultacji społecznych, które tutaj właśnie mamy? No, konsultacje są jak najbardziej no, potrzebne. Mam wrażenie, że te prowadzone w ramach aglomeracji są dosyć no, takie może trochę powierzchowne, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest pierwszy raz widzę tutaj taką próbę przeprowadzenia konsultacji. Jest to jakaś skrócona ankieta o dosyć specyficznie sformułowanych też pytaniach. No to są pytania z tezą, także tam nawet trudno czasami się do tego odnieść i oddać swoje rzeczywiste przekonania. Rozumiem. Tak, taka ankieta jest też chyba z tego, co pamiętam, na stronie internetowej, tak? W sprawie ustawy metropolitalnej. Panie burmistrzu, czyli rozumiem, że póki co no to jest zbyt wiele niewiadomych praktycznie. Tak jest. Ja bardzo się cieszę z tego, że i pełen szacunek dla tych mieszkańców, którzy się zdecydowali na taką inicjatywę oraz dla tych, którzy tam swoje podpisy złożyli, bo to jest takie no, małe święto demokracji w Józefowie, że mieszkańcy uznali, że nam nie jest wszystko jedno, że warto tutaj zabiegać o przyszłość ich lokalnej ojczyzny i ponieśli ten trud, zbierając te podpisy i myślę, że to przyniesie dobry efekt, że społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć w drodze referendum, po prostu jak widzi tę kwestię. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Józefowa, którym gościmy, którzy zdecydowali się na wyjście z inicjatywą referendum. Trochę więcej na temat tej idei. Dlaczego Państwo się zdecydowali właśnie na taki krok? Przede wszystkim chcieliśmy dać szansę mieszkańcom, zbierając tą listę, którą tutaj prezentujemy. Zebraliśmy 3000
I teraz chcemy dać szansę mieszkańcom w referendum, żeby się mieszkańcy wypowiedzieli, czy chcą być w metropolii, czy nie. To jest główny punkt. Panów osobiste zdanie odnośnie tej ustawy metropolitalnej, samej idei metropolii warszawskiej? To znaczy moje osobiste zdanie jest to, że jest bardzo mało informacji. Projekt jest bardzo ubogi i jeśli go potraktujemy, z mojej strony, tak, jeśli go potraktujemy, że jest to projekt wstęp do czegoś dużego, no to czekamy na resztę. Czyli rozumiem, że sama idea metropolii warszawskiej jest godna uwagi i rozmyślenia, natomiast panów martwi to, że póki co nikt nie zapytał was i właściwie jako mieszkańców o zdanie. Nie, to nie o to chodziło. To nie to, że ona jest godna czy niegodna, tylko tak naprawdę nigdy Warszawa nie chciała Józefowa. No i teraz najpierw trzeba zapytać się mieszkańców, czy chcą, a nie narzucić. To chyba o to chodzi. Czyli generalnie chodzi o to, żeby wszystkim zapytać was jako mieszkańców o to, czy chcecie włączyć się do metropolii warszawskiej, jeśli w ogóle takowa powstanie. Tak, właśnie dlatego też postanowiliśmy zbierać podpisy i zapytać o to mieszkańców, czy chcą się wypowiedzieć, ponieważ nikt takiej szansy do tej pory im nie dał i stąd ten pomysł. Dobrze, do tej pory z tego co już wiem udało się około 3000 podpisów zebrać, tak? Udało się zebrać tak, ponad 3000, one zostały w dniu dzisiejszym złożone już do burmistrza i tak naprawdę już dalej w tej chwili podpisów nie zbieramy. Wymagana ilość to była 1500, więc tak naprawdę ponad dwukrotnie więcej zebraliśmy niż potrzebowaliśmy. I następnym krokiem będzie faktycznie referendum, skoro ten wymóg został przeprowadzony? Nie. Jak to dalej wygląda, proszę opowiedzieć. Znaczy, może tak, ja jestem radnym i w dniu dzisiejszym była nadzwyczajna sesja Rady Miasta Józefowa, w której została wybrana komisja radnych, trzyosobowa komisja, która sprawdzi poprawność tych list. Następnie 19 kwietnia mamy sesję nadzwyczajną, która będzie mówiła o tym, czy radni zagłosują nad referendum, czy nie. Jeśli zagłosują, to trafia do marszałka. W ciągu 30 dni powinna być odpowiedź 20. My musimy spełnić warunek 45 dni, poinformować wszystkich o tym, że to referendum będzie i chcemy, żeby ono było 4 czerwca. My wiemy, co to jest 4 czerwca. Myślę, że wybory 4 czerwca pokazały Polsce, że można. My też możemy pokazać, że można. I na pewno zbierzemy odpowiednią ilość osób, żeby to referendum było dla nas ważne. Dziękuję w takim razie serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz bardzo. Mateusz Pietrzyk, Halo Otwock z Józefowa.